I już 17 minut po godzinie 11, tym samym jesteśmy w bloku i czasowym przeznaczonym na program po 11. Panowie profesorowie Mieczysław Ryba, politolog katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam pana profesora. Dzień dobry. I pan profesor Norbert Maliszewski, socjolog, psycholog społeczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry panu, panie profesorze. Panowie, zacznijmy od danych CBOS-u. CBOS, jak wiadomo, jest instytucją państwową opłacaną. Pan profesor Maliszewski więcej na ten temat nam może powiedzieć. Opłacanym, finansowanym przez rząd, tak? Czy to jest fundacja? Ona jest uregulowana ustawowo i środki przeznacza na funkcjonowanie tej fundacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ale no, jak mówię, jest niezależna w swoim działaniu ta fundacja. Tak, niezależna, acz finansowana z budżetu państwowego, czyli budżetu nawet rządowego, mówiąc wprost. Ten CBOS przeprowadził badania społeczne, z których wynika, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Prawie połowa Polaków już tak uważa. Jak to interpretować, pan profesor Ryba? Wprost interpretować, bo sytuacja obiektywnie zmierza w złym kierunku w każdym tego słowa znaczeniu. Gdybyśmy politykę międzynarodową i to, co się dzieje w Unii, albo inaczej, w którym kierunku Unia zmierza, to, co się dzieje w kraju, jeśli popatrzymy na potężną wojnę polityczną w istocie nakierowaną tylko i wyłącznie na zniszczenie przeciwnika politycznego i pewną totalizację życia państwowego w różnych tego przejawach i na poziomie prawnym i takim, powiedzmy wprost, wręcz gospodarczym. Więc tutaj, gdy patrzymy na te nadzieje, które były ulokowane w tej koalicji rządzącej jeszcze 15 października zeszłego roku, no to te nadzieje radykalnie opadły. To jest krótki okres rządów, bo tu mamy z 8 miesięcy tych rządów Donalda Tuska. Tym niemniej ani z tych konkretów nie ma wiele nic spełnionego. No może poza tym konkretem, że będą walczyć z PiS-em na śmierć i życie, ani w sferze, powiedzmy, no jakiegoś spokoju, bo wydaje się, że to głosowanie na przykład na trzecią drogę, no to było absolutnie związane z tym, ażeby był taki spokój w perspektywie różnych waśni narodowych, które polityka wywołała. Tego nie ma. Mamy do czynienia z totalną wojną i z bardzo takimi nieciekawymi perspektywami życia społecznego i gospodarczego. A o polityce zagranicznej można wiele mówić, ale no w to, w którym kierunku nasz główny partner czy główna instytucja, do której należy Unia Europejska, zmierza, to może wręcz w niektórych aspektach wręcz po prostu przerażać. Pan profesor Maliszewski. Chciałbym zwrócić uwagę na wyniki dotyczące oceny sytuacji gospodarczej. Tam o 5 punktów procentowych zwiększa się liczba osób, która ją negatywnie ocenia, i o 5 punktów procentowych maleje ta liczba osób, które dobrze ocenia. I ten obecny rząd zaczyna się kojarzyć z rządem podwyżek. Podwyżki, które są najtrudniejsze dla dwóch grup. Jeżeli weźmiemy pod uwagę podwyżki energii elektrycznej, gazu, wody, no to są podwyżki, które uderzają w grupę osób najmniej zasobnych finansowo, ale też jest bardzo ważne drugie zjawisko. Otóż będziemy mieli do czynienia z degradacją znaczenia klasy średniej, zwłaszcza tych osób aspirujących, tak? Czyli dla nich też to sumowanie się tych różnych podwyżek będzie o tyle trudne, że oni zaczną nie tyle aspirować do tej klasy średniej, czyli szukać nowych wydatków, wyjeżdżać na wakacje, tylko no, zaczną z trudem tutaj wiązać do końca miesiąca te wszystkie swoje właśnie wydatki, czyli wiązać koniec, mieć problemy po prostu finansowe. I to jest podstawowy problem, a drugi problem to jest wiarygodność, jak się liczy chociażby z tych 100 konkretów. Na stronie chociażby Koalicji Obywatelskiej zaznaczonych jest 16 tylko właśnie tych zrealizowanych. Minęło ponad 200 dni. Zamiast zmiany, którą oczekiwali Polacy, jest zmiana właśnie na gorsze, co powoduje, że właśnie ten rząd coraz gorzej jest oceniany, czyli jest większa liczba osób, które negatywnie ocenia ten rząd niż pozytywnie. No i mamy do czynienia właśnie z taką utratą wiarygodności. Mhm. Minister Domański, Andrzej Domański, minister finansów, twierdzi, że to jest rząd niskich cen.
Trudno się z tym zgodzić. To jest tak, że owszem, jak gdyby inflacja zmniejsza się, czyli ten wskaźnik się zmniejsza, ale na skutek działań między innymi poprzedniego rządu, bo co zrobiono? No właśnie były cięcia takie administracyjne, cen związanych właśnie z energią, z gazem. Przez długi czas właśnie blokowano podwyżki cen wody. I teraz będziemy mieli do czynienia z takim nowym efektem Tuska. Tak? Ten nowy efekt Tuska, no to będzie tak naprawdę rosnąca inflacja w najbliższych miesiącach. No i to uderzy, tak jak powiedziałem, jak się posumuje dla tych właśnie, nie wiem, osób na emeryturze, te wszystkie podwyżki wody, gazu, zwłaszcza w zimę, jeżeli ogrzewają dom gazem, czy też właśnie energii elektrycznej, to będzie sytuacja trudna. Albo mówimy o chociażby zwolnieniach. Panie profesorze, ale to też nie bądźmy naiwni, bo wraz ze wzrostem cen za energię elektryczną, jak również wzrost cen gazu, no on też będzie skutkował tym, że cena tony węgla też będzie windowana. Czyli też, znaczy dla tych osób, które będą właśnie ogrzewały węglem, jeszcze będzie inny dodatkowy problem, tak? Wizja chociażby za 3 lata, tak? Kiedy właśnie ta cena tony węgla w związku z ETS-em 2 wprowadzeniem, no będzie niebotyczna, tak? Czyli utrzymanie dla, nie wiem, dla tego takiego rolnika czy emeryta domu, który nie jest ogrzany, no będzie takim kosztem, z którym na pewno sobie nie poradzi, a nie słychać, żeby rząd mówił o tym, że w porównaniu do poprzedników, że jest w stanie jak gdyby tym osobom pomóc, że wprowadzić tarcze, które ochronią przed tymi negatywnymi efektami. No i jeszcze ostatnie zdanie, no rzekomo Donald Tusk miał te wszystkie negatywne procesy blokować, bo jego znaczenie w Unii Europejskiej miało się zwiększyć, no ale widzimy, że to znowu też jak gdyby w tym aspekcie nie ma wiarygodności. No, jest wiarygodny nasz rząd i jego szef, ponieważ paliwo, jak powiedział premier, miało być po 5,19 i po 5,19 jest. Ja rozpocząłem naszą rozmowę, proszę państwa, od sondażu CBOS-u, ale również swój sondaż przeprowadziła Konfederacja Lewiatan, a więc niejako to uosobienie działalności gospodarczej, czy też zrzeszenia przedsiębiorców, którzy są przez Lewiatana reprezentowani. I z tego wynika, że, proszę zobaczyć. Napięta sytuacja finansowa w Polsce wymusi podwyżkę podatków? Tak, uważa 75% przedsiębiorców. Nie, uważa 21% przedsiębiorców. To wyniki najnowszego badania Indeks Biznesu przeprowadzonego dla Konfederacji Lewiatan. I od pana profesora Ryby proponuję rozpocząć. Przedsiębiorcy już się pogodzili z ewentualnym wzrostem podatków i obciążeń fiskalnych? Przedsiębiorcy się tego realnie obawiają, bo widzą, co się dzieje. No też są w jakimś sensie specjalistami od gospodarki. Widzą, że została nałożona procedura nadmiernego deficytu. No skąd on się wziął i jakoś trzeba tę dziurę zasypywać, czy też no, znajdować środki na nowe wydatki. Mało o tym się mówi, a powinno. Z tego, co zewsząd się słyszy, w perspektywie na przykład służby zdrowia, która zajmuje ogromną część budżetu, mamy do czynienia z ogromnymi problemami, to znaczy te nadwykonania badań wszelakich, zabiegów i tak dalej są niewpłacane w tej chwili przez państwo, ponieważ nie ma tych pieniędzy. To są niewyobrażalne rzeczy, jeśli patrzymy w perspektywie najbliższych lat. No i albo ten system się zawali, a wtedy naprawdę będziemy mieć do czynienia z jakimś wzburzeniem społecznym, no bo jak ważnym jest zdrowie, to nawet trudno tutaj opisywać, nie ma takiej potrzeby. Więc kiedy to wszystko zsumujemy, no to każdy, kto w tym wszystkim żyje realnie w gospodarce, czyli działa, no to czyta pewne procesy, że te podwyżki podatków realnych najprawdopodobniej nastąpią. Ale też pamiętajmy, że to w jakimś sensie, no można to nazwać podatkami, ale te obciążenia związane z emisją CO2, no w sposób zasadniczy też dociążą cały przemysł. No to są w jakimś sensie podatki, tak, w tym znaczeniu zaczyna się nie opłacać, czy będzie się nie opłacać nie tylko w Polsce, ale w Europie produkować czegokolwiek, a małe firmy mogą nie wytrzymać tego wszystkiego. Więc kiedy sumujemy cały tę perspektywę, to się mówi jasno, no przyszłość nie rysuje się w różowych kolorach. Pan profesor Maliszewski. Przedsiębiorcy słusznie jak gdyby wnioskują, tak, że jeżeli będziemy objęci procedurą nadmiernego deficytu, to rząd będzie starał się różnymi opłatami, parapodatkami
łatać dziurę. Druga sprawa jest taka, że no taką partią populistyczną no to jest partia właśnie Donalda Tuska, albo jeżeli ktoś uczestniczył w debacie publicznej i widział, że zwiększamy wydatki na zbrojenia do 4% PKB, tak, to są ogromne koszty. Zwiększamy wydatki na ochronę zdrowia, ogromne koszty. I obiecywał 100 konkretów, między innymi kwotę wolną od podatku, to albo powiedzmy teraz powinien zrezygnować z udziału powiedzmy w debacie publicznej, albo jest po prostu głupcem, bo było wiadomo, by to było oczywiste, że tych obietnic no, nie da się zrealizować. Więc jeżeli się nie da zrealizować, jeżeli jest właśnie, grozi procedura nadmiernego deficytu, no to będzie, to będą kolejne podwyżki. Pamiętajmy, że takie małe firmy, tak, jak gdyby one nie korzystają często z umów właśnie na energię, na gaz, na wodę jako przedsiębiorstwa, tylko z takiej normalnej taryfy. I teraz taki fryzjer czy inny rzemieślnik, no często te podwyżki bardzo mocno będzie odczuwać. Ta działalność gospodarcza będzie coraz trudniejsza, coraz bardziej mniej będzie się opłacać. No a słyszeli przecież oczywiście obietnice chociażby zmian związanych ze składką zdrowotną. No i że będą mieli więcej w portfelu, to wszyscy słyszeliśmy i chyba nikt z nas o tym nie zapomniał. Ale panie profesorze, to w takim razie pan mówi o fryzjerach, z całym szacunkiem dla fryzjerów, ale mamy taką branżę jak na przykład wytwórcy pieczywa, piekarze w cudzysłowie. Mamy do tego wszystkiego na przykład też wytwórców, producentów pizzy. No proszę mi powiedzieć, ta wizja Donalda Tuska, że chleb będzie po 30 zł, ona jest już coraz bliższa czy coraz odleglejsza? No wiadomo, że te ceny będą rosły, jeżeli rosną ceny gazu i ceny energii elektrycznej. Jak jest ktoś dużym producentem, to trochę tam inaczej te właśnie taryfy są jak gdyby kształtowane. Ale jeżeli ktoś jest drobnym, no to wiemy, jakie będą wzrosty. Tak? Plus trzeba pamiętać, że będzie dyrektywa budynkowa, czyli trzeba po prostu te domy ocieplić. To jest też koszt. Będzie ETS-2. To jest też koszt, czyli powiedzmy będziemy mieli zwyżki na rachunkach, jeżeli chodzi o gaz, o węgiel, taką 25%, 20% w zależności od tego, jaka będzie cena ETS-2. Ale jaki pomysł ma rząd na ten problem? Czy ma pomysł tarczy? Nie, ma pomysł przedłużenia tej dyrektywy, wprowadzenia jej o rok później. Dlaczego? Dlatego, żeby nie weszła w roku wyborczym. No i tak chce rząd właśnie pomóc tym biednym przedsiębiorcom, przedłużyć na później po to, żeby właśnie no, nie miało to oddziaływania w trakcie kampanii. Mówię oczywiście w sposób taki no, prześmiewczo, jak gdyby dystansując się do tego, ale prawda jest taka, że tak jak chociażby mamy dzisiaj problem PKP Cargo, no, rząd w takiej trudnej sytuacji powinien pomagać, tak? Powinien stawiać na rozwój, pomagać tym firmom, bo one mają charakter strategiczny. I jeżeli mówimy o wizji rozwoju, no to nie powinien być takim biernym, powiedzmy, państwem, które nie reaguje na te sytuacje trudne, tylko reagować. Panowie, to powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ ta informacja jest póki co informacją medialną, ale ona rzeczywiście się pojawiła wczoraj. Rzekomo ten rząd ma prześwietlać pieniądze i pomoc państwa, która została przeznaczona dla gospodarki, w czasach pandemii COVID-19 i rzekomo ludzie będą mieli te pieniądze oddawać. To może być prawda, czy nie? Pan profesor Ryba. Gdyby to była prawda, a tych przedsiębiorstw jest mnóstwo, to mógłby to być gwóźdź do trumny tego rządu. No tym niemniej, moim zdaniem może to być prawda, ale na poziomie wybiórczym. Bo proszę zwrócić uwagę, jaką metodę się stosuje a propos, powiedzmy, rozliczania chociażby dotacji państwowych do różnych podmiotów w perspektywie ministra Romanowskiego, ale nie tylko. No, bo metoda jest prosta, że wszystko to, co rozdał PiS lub w jakiś sposób, powiedzmy, gospodarował tymi środkami lub kto był tego beneficjentem, jest karany w jakimś sensie lub straszony, no bo kolaborował tak w domyśle, czyli kolaborował z kimś, kto tu okupował, prawda, te stołki warszawskie w sposób nieuprawniony ich zdaniem. Więc być może tu będzie chodziło nie tyle o rozliczenie wszystkich, bo to by dotyczyło dosłownie prawie wszystkich firm, tylko oczywiście jakichś wybranych, które się uzna, że są nieprawomyślne lub nie polityczne.
linii. To naturalnie byłoby bezprawie, no ale niestety spotykaliśmy się z tym bezprawiem już wielokrotnie przez te kilka miesięcy. Przed nami jeszcze wiele takich. Tak jest, panie profesorze, ale mamy przykładowo przedruk, a właściwie nie przedruk, tylko wydruk z portalu bankier.pl. Tarcze antykowidowe do zwrotu, przelewy ma zrobić kolejne kilkaset firm. Kolejne kilkaset firm dostanie wezwanie do zwrotu subwencji z tarcz antykowidowych, zapowiedział w rozmowie z PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że PFR czeka jeszcze na ostatnie potwierdzenie tych decyzji od właściwych służb i instytucji. No pytanie, na jakiej podstawie prawnej to można robić, i oczywiście będziemy mieć do czynienia prawdopodobnie, bo nie sądzę, żeby firmy oddawały te pieniądze i bankrutowały jedna po drugiej. Najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z jakimiś procesami długotrwałymi, no ale zobaczymy. No jest to rzeczywistość, która pokazuje raczej pewien lęk czy panikę, która gdzieś w Ministerstwie Finansów i w rządzie jest, że pieniędzy po prostu nie ma. Mhm. Pan profesor Maliszewski. W trakcie pandemii firmy musiały dostać bardzo szybko pomoc. To była pomoc powszechna po to, żeby nie zwiększać bezrobocia, po to, żeby Polacy mieli pracę, po to, żeby właśnie przejść tę sytuację kryzysową i państwo działało właśnie sprawnie i było tym państwem silnym. A teraz, jeżeli właśnie po to, żeby łatać budżet w jakikolwiek sposób albo po to, żeby niejako zajmować się rozliczeniem PiS-u, no bo jeżeli nie ma się możliwości albo pomysłu na to, aby realizować własne programy, no to można cały czas zajmować się igrzyskami, czyli rozliczaniem PiS-u. Tylko jest tak, że jak się patrzy na wyniki CBOS-u, no to owszem, to jeszcze podoba się twardemu elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, ale coraz większa liczba osób, coraz więcej elektoratów myśli o tym, że mamy do czynienia z taką negatywną triadą, tak, jak gdyby za czasów tych rządów, tak, czyli raz podwyżki, tak, dwa wzrost będzie ubóstwa i degradacja klasy średniej, no i trzy zahamowanie rozwoju, tak, jeżeli nawet ta sytuacja gospodarcza teraz jest trudniejsza, no to trzeba sobie stworzyć warunki do tego rozwoju na później, tak, a nie powiedzmy likwidować albo ograniczać działalność takich strategicznych spółek jak chociażby PKP Cargo. Mhm. Bardzo, a no właśnie, to jeszcze dopytam, jak to jest, że PKP Cargo ma upaść, ludzie mają iść do zwolnienia, a w tak zwanym międzyczasie ukraińskie koleje wchodzą na polskie szyny? Może ktoś z panów mi to wytłumaczy. To nie jest wytłumaczalne. To jest tak, że to jest wizja być może liberalnego rządu, a być może nie chcę jak gdyby szukać innych uzasadnień, ale to tak państwo nie powinno działać. Tak? Ta spółka miała charakter strategiczny. W czasie kryzysowym, kiedy na przykład trzeba było przewozić węgiel, moce tej spółki były przeznaczone na to, aby pomóc w tym trudnym czasie i teraz te miejsca pracy trzeba utrzymać, nawet jeżeli ta sytuacja jest trudniejsza. Kolejna sprawa jest taka, że mamy stawiać przecież na transport kolejowy. No to ja nie widzę jak gdyby innego sposobu na to, aby państwo zajmowało się pomocą w rozwoju i tak moim zdaniem funkcjonuje silne państwo. A ta wizja taka, że powiedzmy zamykamy, degradujemy, a to CPK, a to właśnie, nie wiem, chociażby porty, a to żegluga właśnie na Odrze, a to PKP Cargo, no skończy się powiedzmy nie tylko właśnie tymi kosztami społecznymi, o których mówiłem, czyli ubóstwem, degradacją tych osób aspirujących z klasy średniej, ale generalnie zahamowaniem rozwoju tego kraju. Mhm. Jest to kwestia taka, że za czasów pierwszego Tuska czy pierwszych rządów Platformy mieliśmy do czynienia z prostą logiką i teraz jest podobna, czyli generalnie jeśli mówimy o pewnej konkurencji Polski w perspektywie różnej na płaszczyźnie europejskiej, to jest nieistotne. Istotne jest to, żeby dostawać pieniądze, środki unijne na różne wydatki, czyli jest KPO, to jest całe szczęście, które ma jak gdyby rozwiązać wszystkie problemy gospodarcze, a tam gdzie jesteśmy konkurencyjni lub możemy być konkurencyjni, to nie jest istotne. I bardzo panom dziękuję. Za moment kolejni goście.